Zobaczcie, na drugim brzegu widzimy Porto. Bardzo piękne miasteczko. Ja wam zaraz pokażę, co znalazłem. Nie jest to jakaś wypasiona miejscówka, ale widzę, że zadomowili się tutaj bezdomni. Kilka pomieszczeń jest przejętych przez nich. Mam nadzieję tylko, że nikogo z nich tutaj nie spotkam. Wolałbym nie. Niepotrzebne mi są problemy żadne. O kurde, tu jakieś mebelki. No i całkiem fajna komoda. Tutaj też jakieś mebel. Dalsze fotele. Kurde, całkiem fajne. Tu już dalej nigdzie nie pójdziemy. Tu są schody na górę. Zastanawiam mnie, co u góry jest. Czy można tam w ogóle wejść? Wiecie co? Ciekawość mnie zżera, więc zaryzykuję i pójdę. To już kolejny obiekt, który odwiedzam w Portugalii. Póki co nie mieliśmy szczęścia do takich prawdziwych perełek, ale mam nadzieję, że w najbliższych dniach coś fajnego znajdziemy. O, tutaj też ewidentnie go czują. Zobaczcie. Chyba są w terenie teraz. Raczej tak. Piwerka muszą być. O kurde, jaki widok. Powiem wam, że piękne miejsce. Szkoda, że jest tak zdewastowane. Tu jakaś szafeczka. Ale widok. Niesamowity. Dobra, idziemy odwiedzić resztę budynków. Mam nadzieję, że znajdziemy coś bardziej fascynującego. Widać, że graficiarze też tutaj dotarli. No ale to już stało się normą. Gdzie tylko jakiś opuszczony obiekt, pojawiają się graffiti. Tak zwani miejscy artyści. Dobra. Wchodzimy. Tylko gdzie tu jest wejście? Może górą? Naprawdę duży teren jest tutaj, także szkoda naprawdę, że się marnuje to wszystko. Tu jest dół. O, idziemy tutaj zobaczyć. Podane kartoniki. Na górze nie ma nic, co by mnie zaciekawiło. Winorośl. Dobra. Sprawdzimy kolejne pomieszczenia. Może w końcu coś fajnego znajdziemy. Tu jest garaż. Ale do garażu nie będziemy wchodzić. Idziemy dalej. Ale dziwne. To jest dąb. A na dębie rosną żołędzie, a nie jakieś takie dziwne kulki. Chyba jest zarażony czymś. Dobra. O kurde. To wygląda całkiem dobrze. Rower. Aha. Tutaj też koczują. Albo robią sobie jakieś party.
młodzież, albo koczują tu bezdomni. Jedno z dwóch. Ciekawe, co za zasłony. O kurde, łazienka. Przerobiona na co? O kurde, jaka ładna szafeczka. Tylko bardziej by pasowała do sypialni. Pusta. Mało brakowało. Pusta szafka nocna. Tutaj jakieś ciuszki. Ale zobaczcie, jakie mają widoki. Piękny balkonik. Zarośnięty pnączami. Kanapa, można sobie usiąść. Super miejscowa, wam powiem. Tylko szkoda, że już tak zdewastowana. O, i kolejne miejsce na posiadówki. Otwierasz do konserwy. Wszędzie winorośl. Jakby pomyśleli, to załatwiliby sobie baniak i zrobili sobie wino z tego, co tutaj jest. Łazienka. Myślałem, że już nic nie będzie, a jednak parę przedmiotów się znalazło. Czy jeszcze znajdziemy jakiś obiekt? Tak wygląda całość. Kurde, nie byliśmy tam u góry. Nie wiem, czy tam się da wejść. Chyba nie. Bombka już na święta przygotowana. Także jest okej. Pożegnamy się już tutaj z tymi obiektami i sprawdzimy. Czy mamy coś jeszcze tutaj u góry. Teren jest bardzo duży, a ja go nie znam zbyt dobrze. Wszędzie porozrzucane jakieś przedmioty. Zobaczcie, jakie mur dzieli mnie od wyjścia. Kurde, chyba 6 metrów. Aha, i tutaj się kończy nasza impreza. Najprawdopodobniej. Tak, tu jest wejście główne. Wchodziłem z innej strony. Ale tędy też się da wyjść. Muszę jakoś wykombinować, jak stąd wyjść. Postaram się wejść na ten murek. Auta. Niedobrze. Dobra. Okej. Udało się. To nasze super auto na portugalskich blachach. Wozi nas na urbexy. Dobra, moi drodzy. Żegnam się z wami i do zobaczenia na kolejnej eksploracji. Na razie, trzymajcie się.